Uwaga, uwaga. No, przyszła się odgrzewać na kamerze. Dzień dobry. Proszę zejść. A, nie. Nazywam się Dorota Wolkow. I przyszła pani degustować. Przyszłam degustować. Choć tutaj nawet pani nie zna nazw. Вот. To jest Fini, tak, mamy tutaj Fini, przepyszne ciastka nepalskie, chrupiące, robione na bazie zwykłego mącznego ciasta mąka woda, a przekładanego i wałkowanego razem z olejem, dzięki temu one są warstwowo robione, potem takie ciasto warstwowo, niekoniecznie. Widać warstwy. Często nie robią olejem. No ja myślę, że warstwą skoro warstwują. W każdym razie ono jest bardzo smażone i mięciutkie, jeżeli jest świeże, to jest bardzo, mimo że takie oleiste, jest mięciutkie i kruche. Posypka tutaj jest taka przyjemna, ładna, ładnie wyglądająca. I cukier puder. Puder. Tutaj jest podobne też Fini, tylko ładnie w kopertkę zawinięte. Może coś ma w środku, a może nie, tego jeszcze nie wiemy. No, powiem tak, że Nepalczycy, Newarowie, z tego co widzę, to bardzo dużo wagi przywiązują do wyglądu tych swoich ciasteczek. Czasem ciasteczko się może być identyczne w smaku, ale mieć różne kształty i różne kolory. Jest ich mnóstwo. Możesz wejść do cukierni i jest tam taka płachta, na której jest mnóstwo słodyczy. One wszystkie wyglądają różnie, ale mają ten sam smak. Mogą być w kopertę, mogą być w coś jeszcze innego, mogą być w placek, mogą być w kwadrat, jakiekolwiek mogą być. Właśnie przyszła tutaj nasza moja córka najmłodsza Ania, konsumentka, i bardzo się zainteresowała zawartością, którą mamy tutaj na stole. Także za chwilę będzie konsumpcja, a póki co jeszcze opowiem. Następne co my tu mamy, to jest tak w tej kolejności podobnie smażone wypieki. Nimki. Tylko słone. Nazywają się nimki. Próbowaliśmy dojść, skąd pochodzi nazwa nimki. Nie wiemy tak tego tak naprawdę. No i tak, niemki to podobno jest wszystko, co ma kolor żółty. Podejrzewam, że chodzi o zawartość kurkumy, czyli turmeric. Choć mówią w przepisach, że jest to kumin. Chociaż w przepisach rzeczywiście i w smaku bardzo wyraźnie się czuje kumin. Ale kurkuma nie zawsze się czuje, bywa delikatnie. Paluże mi przygotowało. Tak, tutaj mamy bardzo smaczny gutbak. Przepyszna masa, po prostu taka o zwyczajnie namieszanym mleko, guma jadalna z mleko w postaci stałej, czyli kuwa, nepalska kuwa, czyli słodkie zagęszczone mleko. Mąka i to mąka prażona. Uprzednio oni prażą mąkę, nic nie pieką, tak mąkę tą po prostu uprażoną mąkę wsadzają do swoich wypieków i to już jest jakby składnik, który można jeść. Nie trzeba tego smażyć, piec ani nic z tym robić. To już jest mąka. Więc mąka, cukier, guma jadalna i no. Jest to, jeszcze tam dodają migdały, orzechy albo wiórki kokosowe. No właśnie. Można też to, można robić to w postaci kwadratnych kształtów, takich kwadratnych ciasteczek. A można zrobić w postaci masy, którą sprzedaje się na kilogramy albo gramy, jakkolwiek. Mhm. Często, a te kwadratowe jak się nazywały? Tak samo, to jest Gutpak. To jest Gutpak. Ciasteczko Gutpak, czyli można Gutpak Barfi, czyli ciasteczko Gutpak. Tak. Tutaj mamy wspomnianą już przez Maję. Kadziory. Które się robi podobnie jak z mąki i wody, formuje się kulki, tak? Mąka, woda, to już wszystko. Mąka, woda i cukier. Mąka, woda, cukier, słodkie. A potem się im nadaje taki fajny kształt półkulisty. No i robi się kulki, a później kształt się... I przyciska do formy, która powoduje, że są takie pasiaste. O takie. Dalej już materiału nie znam. Maja o nim powie, nie ma pojęcia. Powiem, że to jest gulab jamun. Dwa rodzaje przepysznych kulek gulab jamun. Jedna chyba z najbardziej popularnych słodyczy indyjskich. I nepalskich. I nepalski, jak się okazuje, gulab jamun to są takie słodkie, maleńkie pączusie smażone w głębokim oleju, które następnie są nasączane słodkim syropem. I to jest cała tajemnica. No, gulab jamun może być robiony na różny sposób i sens tym, żeby on był starannie zrobiony. I tak jak Maja twierdzi, nie powinien być przemoczony tym syropem, bo wtedy się robi rozsiap ciasty. No i lepszy jest taki, żeby trzymał swoją formę. To gulab jamun, a tu mamy jeszcze cham cham. Cham cham.
ciasteczko typu camcam. Camcamów znowu jest bardzo wiele różnych rodzajów i to jest jeden z camcamów, który spróbowaliśmy, bardzo nam się spodobał. Camcam to jest masa serowa. Normalna masa serowa, oni zamiast twarogu, taki mamy w Polsce, używają panir. Panir robi się nie tak jak u nas z kisłego mleka, a ze świeżego mleka, który po prostu się zakwasza albo cytryną, albo octem. W ten sposób uzyskuje się panier. Ten panier oni troszkę przygotowują mocniej na te ciasteczka, a potem lepią z nich różnego kształtu. Ten panier nazywa się czego? Panier, tak nazywa się. Bo ich nie ma. Następnie są kształtowane, można posypać albo dodać jakąś zawartość do środka. Tak jest. I gotowane są w słodkim syropie. Tak, jeszcze te samsam są gotowane w słodkim syropie. Następnie, nie mogę doczekać się po... Następnie mamy jeszcze jedno, które mamy za bardzo nie wiem. To się nazywa rotch. To się nazywa rotch i jest to, to mniej więcej to samo ciasto co to. Tylko też jest mąka, masło i cukier. Jest, jest też ugniatane, wywałkowywane, robi się kształty z niego i też daje na głęboki olej. I wychodzą takie ciastka. Są to ciastka, które podobno są bardzo na religijne święta. To jest prasad, czyli to, co się ofiarowuje w świątyni dla Kryszny, dla Shivy i później jako ofiarowane jedzenie to się konsumuje i dlatego to jest świętą strawą zwaną prasadem, ponieważ zostało ofiarowane. No, ale też robi się na rodzinne przyjęcia. Teraz mam rotki. Lub na religijne. Nazywa się to rotch. Jak już mówiłam, i można zrobić wiele różnych kształtów. To jest są dwa z nich. To jest to diamentowy, inaczej jak to się nazywa? Rąba. Albo wot taki, który jest kwadratowo-rąbowy. No i to wszystko, co mamy tutaj. Jest ich zdecydowanie więcej. No, to wszystko. Idziemy jeść. Idziemy jeść słodycze.